Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, siódmego dnia. Przyszedł do nas Clint, tak? Clint, tak jest. A, ostatnio go nie było, a dzisiaj przyszedł do nas. No to prawda, byliśmy właśnie tam, byliśmy, a co? No tak, właśnie chcieliśmy to zrobić właśnie. Aha, piec możemy zrobić. Okej, dzięki stary, to jest dobra pomoc. Okej. Dzięki bardzo. Tymczasem mam jeszcze jakąś wiadomość, ale dobra. I see you have even a criminal. Aha, dobra, czyli odezwał się do nas Marlon, czyli ten gościu z kopalni. Powiedział, że mamy zabić 10 slime'ów i wtedy zdobędziemy nasze miejsce, czyli zdobędziemy miejsce w gildii podróżników. Okej, dobra, zrobimy to na pewno, oczywiście, ale nie teraz. Przy okazji wypadałoby wziąć naszego owocka. Aha, dobra, łód schowamy tutaj. I przy okazji weźmiemy sobie to. Okej, i lecimy do Lewisa. Tylko gdzie go możemy spotkać? Nie mam pojęcia, gdzie możemy go spotkać w sumie. Dobra, czyli najpierw, skoro nie wiemy gdzie go spotkać, bo on ma dzisiaj urodziny, tak? To dzisiaj spokojnie sobie najpierw pójdziemy do tego miejsca, gdzie mieliśmy pójść wcześniej, do Community Center, tak? Bodajże, tak jest. Mieliśmy misję, żeby tam przeszukać sobie wszystko. Okej, tu możemy sobie pójść. Save zniszczony. Jakaś, nie wiem, jakaś piwnica, pewnie piec dokładnie, ogrzewanie. Natomiast nie wiem po co mamy to przeszukiwać w ogóle. Okay, może coś tu musimy poklikać, co? Może tu gdzieś coś będzie, może tu trzeba wejść do środka, czy coś. Poczytać coś. O, tam jest jakiś gnojek. Co z tym gnojkiem tutaj? To mogliśmy chyba przeczytać, tak? Aha. No nic mi to nie mówi, wiecie? Ale nic mi to nie mówi. Co, już wykonaliśmy tę misję, czy nie? No totalnie, nie mam pojęcia co mamy z tym zrobić. Może to jest jakieś tajne przejście tutaj z boku. Czy musimy kliknąć? Nie, no... No nie wiem co z tym, nie rozumiem co tu jest napisane. Dobra, nieważne, co tam leży. Może kiedyś ktoś z was mi podda się jakiś pomysł. Co z tym zrobić? Nie wiedziałem, że to są takie zagadki w ogóle. Okej, to nieważne. Teraz już jest 9. What the fuck? Idziemy teraz spokojnie do Luisa, który... Gdzie on mieszka sobie spokojnie? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie mieszka. Na pewno musimy przy okazji kupić pełno nasion. Albo w sumie nie jeszcze. Ale powinniśmy w sumie. Dobra, zrobimy to za chwilę. Luis powinien być tutaj, tak? O, Luis mieszkał tutaj, tak? Dobrze pamiętam? Nie, tutaj mieszkały te babcie całe. Okej, babcia z dziadkiem. Tu mieszkała Emily, bodajże. Emily chyba? Emily albo ktoś inny tam mieszkał, no nie wiem. A tu kto? Może tutaj mieszkał ten dziadek. O, dobra, to jest tutaj. Okej, dam ci prezencik. Haha. O,
Jak? Co? Co my na tym zyskaliśmy? Polubiłeś mnie bardziej, czy coś? Dać ci jeszcze jedno? Aha, okej, to nie muszę, nie mogę dać drugiego. Może tu będę mógł wejść? Aha, nie mogę. No dobra, myślałem, że jak dałem mu prezent, to mnie bardziej polubił. Bo myślałem, że właśnie na tym to polega, że jak prezent się daje, to później się może wejść, czy coś? Ile trzeba się bardziej napieprzyć z tym. Heh. Okej. Nie wiem, czy dobrze poszło, czy źle w sumie. Chyba dobrze, co? A, właśnie, mieliśmy jeszcze pójść do... Quinta. Zobaczymy, co on tam ma ciekawego do pokazania nam. Przy okazji wypadałoby też piec zrobić, ale dobra, to już to za chwilę zrobimy. Cześć, Clint. Dobra. Co to jest? Orpniment, okej. Okay. A, właśnie. Wypadałoby jeszcze ulepszyć jakieś tam przedmioty. Chyba najbardziej siekierę, żeby móc rozkopać wszystko. Ale czekajcie. Mogę tylko pikeksa ulepszyć. A coś innego nie mogę ulepszyć? Nie, zdaje się, że nie możemy jednak innych rzeczy ulepszyć. Okej, i teraz tu się wchodziło tu, tak? I się tu klikało, czy nie? Aha, okej, nieważne. To tu trzeba było kliknąć. Donate. Okej, to. Jedno tylko. O. Oj, nie chcę tego zabierać. Okej. Dobra, i tutaj to masz już z głowy. Znaczy collect rewards. Aha, dostałem ten... nagrodę za to, że zebrałem tyle materiałów, czy co? No okej, stary, a kim ty jesteś w ogóle? Penny! Cześć, Penny, poznaliśmy się już, czy nie? Penny wygląda na ładną dziewczynę, kurde. Fajna dziewczyna. Tak z wyglądu chociaż. Nie wiem, jak tam z zachowania. Też taka jakaś taka słodka. Czuję podryw, nie? Czuję podryw. Okay, mamy 9 nasionek. To spoko, ładnie. To możemy sobie sprzedać. Tutaj nieważne. Jeszcze nasionka. O, tu ktoś jest. Tej osoby go nie znam. Albo znam, zielone włosy. Caroline. Okej, dzięki. Okej, mamy 9 nasionek. Nie chciałem sprzedawać. No to kurwy nędzy. Co? No co, kurde? Chciałem je przenieść. Fucking hell, ale słabo. Ale przegryw totalny. Przegrałem nasionek. Przegrałem. Sprzedałem. Nasiona, które chciałem, kurde, użyć. Ja pierdzielę. O mój Boże, jakie to jest słabe. Gro, why you do this to me? Why you do this? No, masakra. No, ale okej, powiedzmy, że tutaj sobie spokojnie. A właśnie. Czy ja nie miałem coś tu zrobienia do craftowania fajnego? Campfire. Właśnie. O tym mi ktoś pisał właśnie, żeby robić nawóz, tak? To się nazywa nawóz. Czy tam, no, takie coś, co użyźnia glebę. To jest chyba nawóz właśnie, nie? Czy coś innego. Żeby teraz się nie wygłupił. Właśnie, jeszcze Scarecrowa mogę zrobić. Z jednego Cola, a Cola nie mam ani jednego chyba, co? Nie dostałem Cola ani jednego jeszcze. Będę musiał pokopać więcej materiału, żeby tam znaleźć coś fajnego. A Coopera też nie mam jeszcze za dużo, kopiera. Okej. Nie chciałem tego psuć. O, mam tutaj tyle tego.
teraz mógłbym zrobić... Tak za 40 sobie mogę zrobić. Podłożę. Teraz tak, czyli najpierw muszę położyć pewnie to. Dobra. Okej, i teraz na tym nasiona. Zarąbiście. Dobra, i teraz... teraz potrzebuję jeszcze wziąć... Odłożę w sumie, czemu nie. Nie wiem, czy powinienem to sprzedać, czy nie, ale to sprzedam, ten kwarc cały, ten bagmit też. Czemu nie w sumie? Okej, i teraz tutaj kładę... To i na to kalafiorek. To jest kalafiorek, tak? Dobrze rozumiałem? Jezu, zaraz nie przeczytam, co to jest, bo nie widać. Okej. No ale ważne, że coś tam posadziliśmy. Okej, teraz to wypadałoby sprzedać. Tutaj było sprzedawanie, tak? To, to i to. Okej, nice. To odkładamy i lecimy sobie spokojnie do... kopalni! Uhu, do kopalni! Jupikajej, jupikajej! O! Dobra. Szczerze, to chyba tego miałem sporo w skrzyni. A tego lika sobie zostawię, bo to energię daje, a ta energia przyda się w kopalni, bo energii mi w kopalni sobie nie brakowało. A to było to. Dobra, czyli tak, to sprzedam. Ale to sobie zachowam na razie. Bo może się przydać, że będę potrzebował więcej energii, wtedy powiem sobie, mam nasionka, znaczy mam nasionka, mam jakieś tam kwiatki. Ciekawe, czy ta winda, ten transport już działa. Out of order. Okej, chyba dalej to nie działa. Jezu, gdybym miał czekać na to, aż to się włączy, to były minęłyby lata pewnie. Ja pierniczę. Okej, no to idziemy tutaj do góry i tam spokojnie sobie wpadniemy znowu do kopalni. Wydaje mi się, że nieźle się rozwijam, chociaż nieźle spieprzyłem z tymi potatoami, które sprzedałem. Kurde, jakiś debil. Ja pierniczę, to było głupie. Masakra. No ale mówiłam, chciałem przesunąć, kurde, ziemniaczki sobie i je sprzedałem za jakieś tam grosze po prostu. Gościu zrobił interes życia, bo najpierw mi je sprzedał, a później jeszcze, kurde, odzyskał je z powrotem. Za niższą cenę. Ja pierdzielę, jakaś masakra. Okej. Teraz lecimy sobie windą na jakiś tam niższy poziom, tak? Na piąty. Dokładnie. Okidoki. Okej, to mamy z głowy. Wypadałoby sprawdzić, z czego wypada coal. O, za stwór jest. Z niego nic nie wypadło jeszcze lepsze. O. Okej, schodzimy na dół i teraz tutaj na samym wejściu widzi nas. Czy to niezła przygoda. Mnie ciekawie, dlaczego nie wypada mi w ogóle coal, czyli węgiel. Okej, to mam więc z głowy i teraz przy okazji
Wykupię więcej tych materiałów, ale dalej mi nie wypada coal. Co to jest? Co to było? Mam to teraz przekopać, tak? Dobrze rozumiem? Nie. Okej, nie rozumiem tego jednak. Okej, jakaś skrzynia. Ilu mieliśmy ich zabić? 5 czy 10? Po 10 slajmów, tak? 10 slajmów, cokolwiek. Okej, to mamy z głowy na pewno. Jak się takich zaciągnie do rogu, to w sumie łatwo opadają. Tak zauważyłem przynajmniej. Okej, no i co w związku z tym? Jest to przejście, czy go nie ma? Najgorsze jest to, że muszę do 10 poziomu dojść, a ja nie mam pojęcia, gdzie tu iść. Kiedy to wyjście będzie? Dobra, jest, w końcu. Okej, mamy to złoże kopru. I teraz wypadałoby w końcu ten... coal znaleźć, żeby scarecrowa zrobić, ale nie wiem, gdzie to wypada. Okej, tu nie możemy przejść już przez to. Dobra, to schodzimy na dół. O, coś wypadło. Co to jest? Jakiś kryształ. O, jest i slime kolejny. Dawaj, tutaj, padaj. No, najsik. Okej, to co to jest? Jeszcze inne złoże. No, dobra, 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 9 poziom już. Nice. Okej. Są jakieś skrzynie. Fajnie, drewno dostaliśmy, no. Śpiący gość jest, dobra, to zjedzmy sobie. Okej. Widzicie? Od razu więcej energii. Czy są jakieś ten... Są jakieś specjalne jedzenie do zwiększania wytrzymałości postaci, nie wiem, na przykład... Coś jak mikstury jakieś, żeby wiecie, dłużej wytrzymać w kopalni. Jakiś specjalny chleb wysokozbożowy czy coś, nie wiem. Coś takiego. Dobra, do 10 poziomu musimy się wbić. No bo siara będzie inaczej. Okej. Okay. O! O! Nagrodę dostaliśmy jakąś. Buty! Czy są buty lepsze od naszych? Kęse są... No takie same... Nie, dobra, lepsze są. Trampki dostaliśmy, ja pierdzielę. Okej, dobra, ale to starczy już. Do zerowego poziomu i wracamy do domku. Ale jest późno, ja pierdzielę. Czy coś się stanie, jeżeli będzie zbyt późno?
Ja pierdzielę, ale będą jaja, jak ja nie zdążę do domu spać. Zresztą zaraz ten suwaczek się zamknie. Szybko! Stary, szybko! Szybko! O. To było dobre. Okej. Okay. Pierwszy tydzień za nami. Okej, okay. Zapomniałeś o czymś? Coś zgubiłeś? Nie, no wszystko jest. Okej, okay, czyli to jest tak to wygląda. O, trochę nas polubił w sumie. Ej, fajnie. Sebastian jest singlem, tylko szkoda, że pedał pieprzony. Ciekawe, z kim będziemy mogli tutaj podrywać się. Tych dwóch postaci... Ej, nie poznamy... Czy to jest Vincent, a my go nie poznaliśmy? No dobra. Ale tutaj skończymy ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z gry Stardew Valley. Do usłyszenia już niedługo. Siemanko. No i cześć.